Bydgoszcz będzie miastem z charakterem. Będzie miastem otwartym, inkluzywnym. Bydgoszcz będzie miastem pragmatycznym i romantycznym jednocześnie. Bydgoszcz potrzebuje permanentnego działania w kierunku budowania jej tożsamości. I stąd moje zainteresowanie tym, co zostało w czasie II wojny, czy przed II wojną jeszcze światową zniszczone, bo odbudowa tych elementów istotnych dla przestrzeni bydgoskiej jest znakomitym narzędziem, w cudzysłowie oczywiście, do budowania tejże tożsamości. Także ważnej do tego, żeby budować przyszłość Bydgoszczy. Stąd moje zainteresowanie Pierzeją Zachodnią, która w mojej ocenie jest elementem upiększającym przestrzeń Starego Rynku, a piękno zawsze czyni, kontemplacja piękna zawsze daje dużo szczęścia temu, kto to piękno kontempluje, dużo radości, dużo satysfakcji, budzi jakby nowe pozamaterialne potrzeby, potrzeby, które powodują, że wymykamy się z biedy i ograniczeń naszego codziennego życia i przez to nasze życie staje się dużo ciekawsze. Samorząd wojewódzki, którego jestem elementem, znakomicie rozumie to, czym jest budowanie tożsamości i właśnie bardzo aktywnie uczestniczy w odbudowie Fontanny Potop jako elementu tożsamości Bydgoszczy. Gratuluję tym, którzy tą inicjatywę, ten projekt realizują. Myślę, że będziemy za chwilę mieli szansę cieszyć się z tego, co wspólnie, razem osiągnęliśmy.